Cześć! Jakiś czas temu w jednym z odcinków omawiałam dla Ciebie zerowy i pierwszy tryb warunkowy, a teraz pora na tryb drugi. Zachęcam Cię również do zajrzenia do mojego sklepu po obejrzeniu tego filmu, bo tam znajdziesz mini lekcję, która dotyczy wszystkich trybów warunkowych. Są one omówione w teorii, więc to wszystko, co dzisiaj Ci tutaj będę opowiadać i co opowiadałam w poprzednim odcinku i co będzie w kolejnych dwóch dotyczących trybów warunkowych, znajdziesz właśnie w tej mini lekcji, a oprócz tego znajdziesz w niej ćwiczenia ze wszystkimi trybami, pojedynczo, wymieszane, no i oczywiście odpowiedzi do tych ćwiczeń, więc zachęcam do zajrzenia tam, a teraz przechodzimy do drugiego trybu warunkowego. Kiedy będziemy używać drugiego trybu warunkowego? Drugi tryb warunkowy warto sobie zapamiętać jako takie: gdybym była tobą, albo gdybym miała dużo pieniędzy, to kupiłabym sobie willę z basenem. I ważne jest to, że nie mówimy tutaj jeżeli, mówimy tutaj gdyby. On odnosi się do przyszłości i będzie nam wyrażał takie jakieś rzeczy, czynności, stany, które wydarzyłyby się, o gdyby został spełniony jakiś warunek, ale najczęściej jest to mało prawdopodobne, więc gdybym wygrała na loterii, to bym sobie kupiła Ferrari. No i jak będziemy tutaj wypowiadać zdania, żeby to właśnie był drugi tryb warunkowy? Gdybym coś zrobiła, w języku polskim to brzmi jak czas przeszły. I warto to zapamiętać, bo właśnie w angielskim będziemy używać czasu przeszłego past simple. If I won the lottery, czyli gdybym wygrała na loterii, to bym sobie coś kupiła. Kupiłabym sobie, tak? Czyli mamy ten taki troszeczkę tryb przypuszczający, co w angielskim tłumaczymy jako I would buy a mansion. If I won the lottery, I would buy a mansion with a pool. Bo czemu nie? Więc past simple w zdaniu po if, w tym zdaniu warunkowym i would plus czasownik w bezokoliczniku w tym drugim zdaniu. Oprócz would możemy użyć oczywiście could i innych czasowników modalnych typu might czy should, ale pamiętajcie, to jest właśnie takie gdybanie, tak? Gdybym miała lepszą pracę, to bym mogła coś tam sobie zrobić, tak? Ale jest to mało prawdopodobne, że się wydarzy, bo jeżeli uważacie, że to jest prawdopodobne i ten warunek rzeczywiście zostanie kiedyś spełniony, to jest możliwe, no to lepiej użyć właśnie pierwszego trybu warunkowego, do którego Was odsyłam, link znajdziecie na końcu tego odcinka. Więc właśnie takie gdybanie. I oczywiście ta sama zasada, co przy trybie zerowym i przy trybie pierwszym, jeżeli zaczynamy od zdania z if, to po nim robimy przecinek. If I won the lottery, przecinek, I would buy a sports car. Czyli jeżeli wygrałabym na loterii, przecinek, kupiłabym sobie sportowy samochód. Bo jeżeli zacznę I would buy a sports car if I won the lottery, to przecinek nie jest potrzebny, nie używamy go, nie stawiamy go. No więc tak naprawdę to wszystko w dzisiejszym odcinku ode mnie i widzimy się już niebawem. Pamiętajcie o mini lekcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!